Hej, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i zapraszam na recenzję paletek Make Up Revolution. Jak wiecie, albo i nie, teraz będzie szafa Make Up Revolution w sieci drogerii Hebe, także myślę, że ta recenzja będzie pomocna. A dodatkowo, no, prosiłyście mnie o nią po filmiku z organizacją toaletki. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Marka Make Up Revolution powstała w marcu 2014 roku, więc ma dopiero 2 lata z hakiem. I bardzo prężnie się rozwija, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, tak jakby wydając zamienniki wysokopółkowych produktów, takie właśnie pomady, paletki cieni, ale nie dość, że są dobrej jakości, to po prostu są ogólnodostępne, bo te ceny są niskie, ale jakość jest znowu wysoka, także brawo dla tej marki, jeżeli o moje skromne zdanie chodzi. Mało tego, mają siostrę, która nazywa się Freedom Makeup, która jest tak jakby, bo ja też patrzę tutaj, dlatego że mam paletkę tą do konturowania z Freedom Makeup, która jest tak jakby lepszą wersją marki Make Up Revolution, taką już podobno bardziej profesjonalną. Wracając do paletek, teraz pokażę Wam pokrótce kilka z nich i po prostu powiem Wam, co o nich sądzę. Zacznijmy od pierwszej paletki, którą chyba wydali, tak mi się wydaje. Jest to paletka Flawless. Przynajmniej była to pierwsza, którą ja zauważyłam osobiście. Ja jeszcze wtedy kupowałam w sklepach internetowych, bo nie były one dostępne nigdzie stacjonarnie. Paletka wygląda tak z zewnątrz. Jest w wielkości, no, tak jakby dłoni, można zobaczyć. Zawiera w sobie 32 cienie, zarówno matowe, jak i satynowe i metaliczne. Posiada w sobie bardzo, bardzo duże lusterko, co jest dodatkowym atutem. Kolory są przepiękne, ale to Wam zaraz zrobię zbliżenie. Jakość tych cieni jest super, powiem Wam, że one trzymają się zarówno na bazie, jak i bez bazy, ale to oczywiście zależy od osobistych preferencji i jakby od tłustości powieki, więc ja tą bazę raczej zawsze nakładam, po prostu mam pewność. Cienie są bardzo ładnie napigmentowane, bardzo ładnie się ze sobą blendują. Jest to paletka przede wszystkim dla kogoś, kto interesuje się może makijażem, ale nie potrzebuje jakiejś nie wiadomo jakiej ilości cieni. Potrzebuje czegoś takiego, co włoży do torebki, czy tam do torby, weźmie na wyjazd. No to to jest moim zdaniem paletka dla niego, dlatego że tutaj nie ma krzykliwych kolorów. Wszystkie się ze sobą pięknie łączą. Macie 32 odcienie, możecie wyczarować naprawdę makijaż dzienny, wieczorowy, jak inne, świecący, matowy, obojętnie. Macie też takie podstawowe kolory, jak czerń w tej paletce. Cienie się nie osypują, kiedy nakładamy je na powiekę. Tutaj te metaliczne jedynie, właśnie jak widzicie, one się czasami kruszą w paletce delikatnie, ale to przez ich strukturę, bo one są tak jakby złożone z takich malutkich płateczków, co też przepięknie wygląda na powiece tak w ogóle. Także uważam, że ta paletka, aha, i cena jeszcze, 39,90. Także jak za 32 sztuki cieni, myślę, że to jest paletka naprawdę godna polecenia dla takiego, wiecie, nawet dla laika, który zaczyna bawić się kolorami, który początkuje w makijażu, jest początkujący w makijażu. Uważam, że ta paletka jest super. Drugą paletką, którą chciałam Wam pokazać, jest paletka Eyes Like Angels. I to już jest paletka dla osób, które lubią bardzo kolorowe makijaże, lubią kombinować, dlatego że ona posiada też w sobie 32 kolory, ale już widzicie, te kolory są bardziej neonowe, po prostu są kolorowe, bo tamte były takie stonowane, beże, brązy. Tutaj już natomiast możecie poszaleć. Znajdują się tutaj takie kolory, wiecie, jak dajemy w kolorowych makijażach podłóg brwiowy, to tu maty też takie znajdziecie, biały, taki bardziej cielisty, tutaj taki bardziej cielisty, także znowu ta paletka jest taka multifunkcyjna. Znowu są takie ciemne kolory, które możecie dać w kącik i cena jest też ta sama. Także tą Wam też serdecznie polecam. Następną, którą mam i też jest przecudowna dla kogoś, kto nie lubi z kolei błysku. Paletka nazywa się Flawless Matte, czyli jest to teraz odmiana taka po prostu beżów, brązów, tyle że wszystkie kolory, całe 32 kolory w niej są matowe. Ta sama sytuacja, dobra pigmentacja, nie osypują się, to jest paletka do pracy, do szkoły, super, jak ktoś nie lubi błysku, rewelacja jak dla mnie. Kolejną, którą mam i w której szczerze bardziej kolory mi się podobają, to jest Flawless Matte 2. A oczywiście dlaczego mi się podobają? No bo w tej paletce zawarli już takie bardziej, widzicie, pomarańczowo-rude odcienie, na których ja mam teraz po prostu hopla.
To jest generalnie podobna paletka bardzo do tej pierwszej wersji, tylko tak jak mówię, też wszystkie kolory są w niej matowe. Jak sama nazwa zresztą wskazuje, tylko dodali tutaj troszkę takiego pieprzyku w postaci tych kolorów. Takich bardziej ciepłych, przechodzących w pomarańcz. Kolejnymi paletkami, które chciałam z Wami omówić, są te czekoladki. Wprawdzie to jest I Heart Makeup, ale to jest znowu tak jakby no odłam Makeup Revolution. To jest wszystko ta sama firma, tylko oni nie wiem dlaczego nazywają w sumie te kolekcje inaczej. W każdym bądź razie jest to zamiennik paletki słynnej z Too Faced, tych czekoladek. Wprawdzie te nie pachną czekoladą, niemniej jednak uważam, że jakością też bardzo nie odstają od tych oryginalnych, także zamiennik świetny moim zdaniem. Wiem, bo dotykałam tych paletek w Sephorze z Too Faced i no szczerze, ja lubię bardzo testować kosmetyki, ale nie lubię jakichś horrendalnych pieniędzy na nie wydawać. Ja wolę mieć więcej, a więcej różnorodności niż na przykład kupić sobie jedną paletkę tam za 100 czy 200 zł i korzystać tylko z tej jednej. Wiecie, ja się szybko nudzę, to takie zboczenie. Ale przechodząc do tej paletki z powrotem, ona już ma w sobie cieni 16 i tu znowu jest podzielone, są i cienie matowe i cienie błyszczące. Też ma w sobie fajne lusterko, ona do mnie przyszła z jakimś, nie wiem czy to był aplikator czy pędzel, nie powiem wam w tej chwili, dlatego że ja zawsze wyciągam sobie te pędzelki. Ma tu takie dwa duże cienie, jeden jest matowy, drugi już ma w sobie drobinki. Takie podstawowe cienie dali w większej gramaturze, pewnie dlatego, że tych najczęściej jednak używamy jako bazę. Od tego, którą paletkę wybrać, to oczywiście zależy od Waszych preferencji kolorystycznych, dlatego że tutaj znowu ta jest, ta Death by Chocolate jest taka no, pomieszana, bo znajdziecie tu i też fiolet, i jakieś złoto, i te bardziej stonowane kolory, takie beże, brązy, ale też jakiś różyk delikatny. No można z nich czarować naprawdę świetne makijaże. Drugą, którą posiadam, to jest druga czekoladka. Ja się śmieję, że to jest gorzka czekolada, której zresztą nie lubię tak w realu, ale to jest Chocolate Vice. I ona z kolei jest również pomieszana, ale ona z kolei ma w sobie już róże, znowu takie cieplejsze odcienie. Odcienie złota też. No tak jak mówię, którą paletkę wybierzecie, to już zależy od Waszych preferencji, jak się malujecie może na co dzień. Ta paletka przyszła, o właśnie mi tutaj wypadła pacynka z taką dwustronną pacynką, którą ja generalnie bardziej używam do nakładania efektu chromu na paznokcie niż do cieni, bo generalnie moim zdaniem do cieni to się nie nadaje. Zapomniałam Wam też wspomnieć, że cienie idealnie też nadają się do nakładania na mokro, te, które mają drobinki takie, które też są metaliczne. Zobaczcie jaka pigmentacja. Piękna, naprawdę. I te jesienne kolory, no coś pięknego, naprawdę. Innym rodzajem paletki, który jeszcze posiadam, to są takie już w matowym opakowaniu, też mniejsze. I to jest Neutrals kontra Neutrals. I tu mamy zarówno znowu cienie matowe, cienie błyszczące, w takich cieplejszych odcieniach, takich, których nie spotykamy raczej na co dzień w paletkach. I tutaj dodany już jest pędzelek z jednej strony do blendowania, z drugiej strony do nakładania cieni. Także brawo, super. Makeup Revolution posiada też w sobie paletki z różami i rozświetlaczami. Różne wersje kolorystyczne, naprawdę jak zobaczycie sobie na stronie, tam jest tego pełno. Bardzo dobra pigmentacja, róże są zarówno matowe, jak i błyszczące, możecie sobie wybrać. Są też róże w kremie, rozświetlacze i róże rozświetlające, to też można tak nazwać, zobaczcie, ja tylko raz przejechałam. Także też polecam Wam te paletki, ceny i wszystkie nazwy wypiszę Wam pod filmikiem. Tutaj macie swatche tego rozświetlacza i tego różu. Według mnie to jest róż i rozświetlacz w jednym, bo on tak pięknie połyskuje, będzie ładnie ożywiał też cerę. To była akurat paletka Sugar and Spice, a posiadam jeszcze jedną, Golden Sugar. I tu już są bardziej znowu stonowane kolory, takie bardziej, no i takie brązy powiedzmy. Róże brązujące i rozświetlacze, to też zobaczycie na zbliżeniu. Co Wam mogę powiedzieć o tych paletkach? Wykonane są z plastiku. Chociaż osobiście denerwuje mnie to nie to, że są wykonane z plastiku, tylko to, że są wykonane z błyszczącego plastiku, bo nie wiem, czy to tutaj zauważycie, ale ja Wam jeszcze zrobię zbliżenie. Te paletki strasznie się rysują. I dla estety to już będzie wada, na pewno. Ta jest fajnie zrobiona, ten Neutrals kontra Neutrals, dlatego że ona jest matowa, ale też jak widzicie już ma na sobie ryski. W
W środku wykonane są bardzo dobrze, ten plastik jest twardy, to lusterko się nie rusza, cienie nie wypadają. Także jeżeli chodzi o wykonanie tej paletki, oprócz tego, że ona się rysuje, ja nie mam jej nic do zarzucenia. Fajnie, że w tych niektórych dają pędzelki, a nie pacynki, bo to jest też przydatne. No ogólnie powiem Wam tak, jak na taką jakość cieni i taką cenę, to ja Wam te paletki serdecznie polecam, dlatego że, no tak jak mówię, to są paletki, gdzie weźmiecie na przykład taką paletkę matową i generalnie jak się postaracie, to wykonturujecie nią też twarz, wymodelujecie sobie oko. Jasnych cieni możecie użyć jako pudru pod oczy równie dobrze, matowych oczywiście. Bierzecie taką jedną paletkę na wyjazd i macie sprawę załatwioną. Podkład, tusz i po prostu macie sprawę załatwioną. Także ja Wam te paletki serdecznie polecam. Według mnie są warte swojej ceny. Dobra jest jakość. Bardzo się cieszę, że Makeup Revolution ciągle wypuszcza jakieś nowe produkty. Ja jestem osobiście ich produktami zachwycona. No niewiele mi tu innych paletek zostało. Mam tu jeszcze oprócz tego jedną paletkę z MUA Makeup Academy. No i reszta to już jest Freedom, która też de facto jest Makeup Revolution. To jest, no i Vibo. Ale generalnie większość moich paletek w mojej kosmetyczce, w mojej toaletce, nie wiem jak to nazwać, nie chcę użyć słowa kolekcja, to jest właśnie Makeup Revolution, dlatego że jestem tymi paletkami zachwycona, nie muszę ich transportować, tych cieni, jak kupię pojedyncze, bawić się w takie rzeczy. Wiem, że mam jedną paletkę, jak mam ochotę na kolory, to wyciągam inną. Mogłyby być jeszcze bardziej opisane, tak bardziej wyraźnie, o tak, bo tak jak się ma w rządku poukładane, to można by było coś, trzeba by było coś nakleić, żeby wiedzieć, którą paletkę się wyciąga. No ale to już jest, wiecie, to już jest moje wymyślanie teraz tak naprawdę. Także ja Wam te paletki serdecznie polecam. Bardzo często na sklepie typu Cocolita czy Minty Shop są wyprzedaże na te paletki. Te stare kolekcje, które odchodzą, one są dostępne w niższej cenie. Czasami są rabaty, minus 10, minus 15, także te paletki możecie dostać jeszcze taniej. Te paletki świetnie mi służą. Ostatnio, kiedy malowałam sobie moją kochaną sąsiadkę, którą serdecznie pozdrawiam, wyciągnęłam sobie dwie takie paletki. Jedną matową, drugą z tymi pomieszanymi cieniami, zarówno tam błyszczącymi, jak i matowymi. I tak naprawdę to mi wystarczyło. Wyczarowałam jej makijaż na oczach w 15 minut i przepięknie to wyglądało, cienie się trzymały, nic się nie osypywało, nic nie musiałam zamiatać spod tych oczu. No super, naprawdę super. Te maty się mniej osypują niż ten ostatnio zielony z Inglota. Ja do Inglota nic nie mam, to jest bardzo dobra firma, ale akurat tak dla przykładu Wam mówię, że te maty z tej paletki Flawless Matte czy Flawless Matte 2 mniej się osypują niż ten zielony się osypywał w makijażu. Ten z Inglota, to trio. Także no, to chyba mówi samo za siebie. Po prostu te cienie same się obronią. Musicie spróbować, bo naprawdę się musicie, ja Was do niczego nie zmuszę, ale jeżeli chcecie spróbować, to ja Was serdecznie zachęcam do tego, bo no, godne polecenia są te paletki, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Mało tego, właśnie firma wychodzi z coraz to większymi nowościami, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, produkują już pomady, paletki do konturowania, czego nigdy w drogeriach typu Rossmann Hebe nie było. Także no, ja twierdzę, że naprawdę brawo, prężnie i rozwijająca się dobrze firma. Mam nadzieję, że będą szli w tym kierunku, że nie pogorszą wraz ze wzrostem swojej sławy jakości produktów, bo tak niekiedy się też dzieje, ale miejmy nadzieję, że nie. No jak na razie jestem pełna podziwu, naprawdę. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała i zapraszam do następnych filmików. Pa!